Była taka sytuacja, że dziękuję, jest taki Mateusz. TikToker znany tutaj w fejmie. Kojarzysz TikToka w ogóle? Tak. Nie mam, ale wiem co to jest. Taki wysoki, Tyszka. I on przeprowadza wywiady z zawodnikami. No i przeprowadza... Zaraz mu wyjebie ten Iron Man. Nie, on jest normalny, nie ma TikToka. I zadaje mi pytanie, co byś zrobił, gdyby dzisiaj był ostatni dzień świata? No i tak na nią patrzę, mówię, kurde, podkręcimy. Mówię, zgwałciłbym kogoś. Ona takie oczy. No, a potem się śmieje, mówię, nie no, że to żart i oni tego nie wycięli. Zaraz tam plomba leci. Nie, nie wycięli, to poszło do, na TikTok. Z tym, że to jest żart? Chyba nie. Czyli wycięli nie, to, znaczy, żeby... nie, pod koniec tylko było nie, że chciałem tylko zobaczyć jej reakcję, aha, czy coś. Aha. Ale no to oczywiście wycięli te 3 sekundy i po Twitterze, po wykopie, aha, wszędzie latały ten okrojony materiał.